Witajcie! Firma Neuralink należy do najbogatszego człowieka na świecie i zaczyna właśnie rekrutację pracowników do swojego elitarnego zespołu. Zespół ten przeprowadzi pierwsze testy kliniczne wszczepiania chipów Neuralink do ludzkiego mózgu. Czym w ogóle jest technologia Neuralink? Jest to innowacyjny implant tworzący interfejs mózg-komputer, który został opracowany w firmie Ilona Maska. Miliarder i wizjoner w jednej osobie zapewnia, że będzie to rewolucja m.in. w medycynie, i niedługo będziemy mogli pomóc osobom sparaliżowanym, chorującym na Alzheimera lub depresję. Uszkodzony mózg będzie można naprawić. Jak w zamierzeniu ma działać technologia Neuralink? Czy staniemy się cyborgami? Jeszcze w 2016 roku Elon Musk powiedział, że technologia ta umożliwi osobie sparaliżowanej korzystanie ze smartfona szybciej niż ktoś używający kciuka. Już dziś trudno nam rozstać się z naszym telefonem, a co jeśli myślami będziemy mogli go obsługiwać? To brzmi jak sen lub film science fiction. Zastanawiacie się pewnie, ile w tym prawdy. Za chwilę w czterech punktach opowiemy Wam o co w tym wszystkim chodzi. Na końcu będzie o kontrowersjach wokół całego projektu. Zacznijmy od podstaw: jak działa nasz mózg? Nasz mózg składa się z około 80 do 100 miliardów komórek mózgowych, zwanych neuronami. To właśnie dzięki komórkom nerwowym odczuwamy, myślimy i jesteśmy świadomi. Neurony w mózgu oddziałują ze sobą i tworzą potężną sieć połączeń. Każdy neuron może mieć kontakt nawet z dwudziestoma tysiącami innych neuronów. Warto też wiedzieć, że impulsy elektryczne są przekazywane przez układ nerwowy w całym naszym ciele. To one odpowiadają za sterowanie naszymi mięśniami i pozwalają nam również odbierać sygnały z otoczenia: słyszeć, widzieć, odczuwać ciepło czy dotyk. Choć jesteśmy zbudowani zupełnie inaczej niż komputery, mamy wspólną cechę. Do przetwarzania informacji wykorzystujemy impulsy elektryczne. Impulsy elektryczne podróżują między neuronami i wysyłają komendy do ośrodków mózgu np. do tych części, które kontrolują mowę lub ruch. Gdy ruszamy ręką, ten ruch zaczyna się najpierw jako impuls elektryczny w naszym mózgu. Jak Neuralink chce odczytywać impulsy naszym mózgu. Ten chip będzie jednocześnie rejestrować i stymulować jego aktywność. Komórki mózgowe są trochę jak przewody, które przesyłają elektryczne sygnały. Sygnały te, sygnały te mogą być wysyłane, wysyłane i odbierane przez chip. Jak on wygląda? Ma zaledwie 4 mm. Jest wszczepiany do czaszki przez chirurga-robota, który wykonuje w niej mikroskopijne nacięcia. Do chipa przymocowane będą cienkie elektrody, cieńsze nawet niż ludzki włos. Sięgać będą w głąb naszego mózgu i wykryją komunikaty przekazywane między neuronami. Neuralink twierdzi, że chip będzie w stanie połączyć się z tysiącami różnych komórek mózgowych, a pacjent będzie mógł mieć wszczepionych aż 10 takich chipów. Urządzenie ma mieć szerokie zastosowanie medyczne i pomóc w leczeniu poważnych urazów rdzenia kręgowego i zaburzeń neurologicznych. Chip będzie wyposażony w Wi-Fi i indukcyjną ładowarkę. Poprzez Bluetooth będziemy mogli połączyć się z naszym telefonem nawet z odległości 5 do 10 metrów. Elon Musk uważa, że wkrótce będzie mógł wyleczyć różne niepełnosprawności. Jego celem jest też ulepszenie człowieka i poszerzenie jego możliwości. Jest przekonany, że chipy u ludzi znacznie przyspieszą postęp technologiczny. Jeśli testy wypadną pomyślnie, a opracowywane rozwiązanie uzyska zgodę Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, to mogą być one dostępne do szerokiego użytku już od 2023 roku. Dzięki chipowi Neuralink będziemy mogli bardzo szybko się ze sobą komunikować. A nasz przekaz będzie zrozumiały. Firma ma jeszcze jeden cel: połączenie człowieka ze sztuczną inteligencją. To sprawi, że będziemy mogli konkurować w świecie, gdzie sztuczna inteligencja jest często inteligentniejsza od nas. Okej, okay, to wszystko brzmi dobrze, ale teraz zacznie się robić trochę dziwnie. Testy na zwierzętach. Urządzenie było testowane m.in. na świniach. Na prezentacji z udziałem naukowców oraz samego maska mogliśmy zobaczyć jedno zwierzę bez chipu, żeby porównać, jak zachowuje się zwykła świnia. Natomiast druga miała implant, który później usunięto. Chodziło o to, by pokazać, że wszystko jest z nią w porządku po usunięciu implantu. Natomiast trzecia świnia o imieniu Gertruda była gwiazdą prezentacji. Miała umieszczony chip przez ponad dwa miesiące z ponad tysiącem elektrod. Podczas tej prezentacji mogliśmy na żywo obserwować, jak działają jej neurony i odczytywać sygnały z jej głowy. Kolejna prezentacja Neuralink odbyła się w kwietniu 2021 roku. Mogliśmy wtedy zobaczyć małpę, która z pomocą implantu grała w Ponga. To prosta gra wideo symulująca grę w tenisa stołowego. Małpa grała początkowo używając ręki, aż w końcu zaczęła sterować piłeczką tylko swoimi myślami. Dziewięcioletni makak o imieniu Pager miał dwa implanty Neuralink. Te niezwykłe możliwości Neuralink prowadzą nas do kolejnego punktu. Możliwości leczenia chorych. Przy pomocy technologii chipów będziemy mogli wyleczyć wiele chorób, takich jak ślepota, schorzenia psychiczne, depresja, lęki, uzależnienia, Alzheimera, padaczkę i wiele innych chorób. Chip będzie w stanie naprawiać obwody, które są zepsute. Na przykład, jeśli osobie z porażeniem czterokończynowym zainstalujemy interfejs do kory ruchowej, to może przywrócić jej w pełni funkcjonalność. Pierwszymi pacjentami będą osoby z urazami rdzenia kręgowego. Tacy pacjenci będą mieli wszczepione cztery chipy łączące do 4000 różnych neuronów. Uwaga, to co szokujące, to że technologia będzie dawała możliwość zapisywania wspomnień. Będziemy mogli pobrać swoje dane z mózgu i przesyłać je do komputera. To brzmi obiecująco i zarazem niepokojąco. Sprawia też, że jest sporo kontrowersji wokół neuralinku. Pojawia się też pytanie, czy technologia jest w ogóle bezpieczna. Trudno jest wyobrazić sobie, że będziemy mogli czytać sobie nawzajem w myślach, połączyć się ze sobą w jakiś niewerbalny, niefizyczny sposób i przenieść dane do mózgu kogoś innego, bez konieczności używania ust czy mowy. Brzmi to niewiarygodnie, jak ze scenariusza filmu science fiction. Ten Matrix jednak może nastąpić. Jeśli będziemy chcieli mówić, na przykład w innym języku, nie będzie żadnego problemu. Po prostu pobierzemy odpowiedni program. Będziemy też mogli zapamiętać i w dowolnej chwili przypomnieć sobie wszystko ze swojego życia. Wszystko będzie zarejestrowane w naszej głowie. Będziemy mogli przeglądać to jak film, a nawet edytować elementy, które nie za bardzo nam się podobają czyli na przykład zmieniać swoją przeszłość. A co jeśli ktoś schakuje nasz mózg? To poważne zagrożenie dla prywatności. Komercyjna wersja chipu ma zbierać ogromną ilość danych. Czy takie działanie jest etyczne, nawet w celach medycznych? Neuralink jest urządzeniem elektrycznym i narażonym również na awarię. W końcu jest umieszczone w dość delikatnym miejscu, naszym mózgu. A chyba nikt nie chciałby mieć takiej awarii w głowie. Kontrowersyjny jest też fakt cyborgizacji. Społeczeństwo po prostu nie jest jeszcze na nią przygotowane. Twórcy zapewniają, że każdy wszczepiony chip będzie można w razie potrzeby usunąć. Nie można jednak wykluczyć reakcji obronnej organizmu, bo chip to po prostu obce ciało. Takie połączenie maszyny z żywą tkanką budzi obawy. Kontrowersyjny jest również fakt, że tylko trzech z ośmiu naukowców, którzy byli założycielami Neuralinku, pozostało w firmie. Czyżby większość z nich nie do końca zgadzała się z ideą maska? Krytyka leje się też ze strony organizacji, które zajmują się prawami zwierząt. Neuralink przeprowadza eksperymenty na zwierzętach, chirurgicznie wprowadzając implanty do ich mózgów. Nadal nie wiemy, jakie mogą być ich skutki. Projekt skrytykowała organizacja PETA, walcząca o prawa zwierząt. Po testach na zwierzętach nadszedł czas na testy na ludziach. Elon Musk dostał już zielone światło. Z niecierpliwością i obawą czekamy na ich wyniki. A co wymyślicie o chipach wszczepianych do mózgu? Czy chcielibyście zostać takim cyfrowym superczłowiekiem? Czekamy na wasze komentarze. Jeśli spodobał wam się ten materiał, subskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy też za polubienia. Do zobaczenia wkrótce.